Nazywam się Marek Juraszczyk, jestem prezesem Speedway Kładu Częstochowa. Dzięki uprzejmości kolegów ze Świętochłowic zorganizowaliśmy dzisiaj taki turniej pokazowy dla kibiców. Chcemy rozpowszechnić w Świętochłowicach Speedway Kład, a zarazem żużel. Typowy Speedway, który tutaj był i ma swoje tradycje. Spotkaliśmy się tutaj w takim gronie kibiców oraz zawodników. Między innymi dzięki tym ludziom mogliśmy dzisiaj tutaj utworzyć takie piękne widowisko. No i rozpoczynamy. Konrad Podanko. Wielkie, wielkie brawa. Piotr Feciński również jest razem z nami. Kolejny zawodnik, tak jest, wielkie, wielkie brawa. Kolejny zawodnik Bartek Dełba. Również dzisiaj przyjechał do Świętochłowic. Kolejnym częstochowy gościem tutaj na stałce jest Dawid Hoffman. Łukasz Pacycz również dzisiaj jest w Świętochłowicach, nie po raz pierwszy zresztą. Łukasz Eliasz. Łukasz Szczerba. I Olek Pieprzak. Witamy serdecznie. Zapraszam panów do parkingu. Jeszcze wspólna fotka. To może zaczęło troszeczkę od przypadku, ale wszyscy kochamy sporty motorowe, żużel. Zobaczyliśmy kłady, zobaczyliśmy jak to się dzieje, jak to pięknie działa, funkcjonuje i postanowiliśmy to rozpropagować tutaj u nas w Świętochłowicach. Będziemy próbować te dwie dyscypliny tutaj pogodzić razem ze sobą i będzie się działo.
Przede wszystkim myślę, że tutaj trzeba by podziękować naszym kibicom świętołowickim, którzy tutaj w zeszłym tygodniu w sobotę w liczbie około 60 zebrali się na stadionie, żeby po prostu uporządkować ten obiekt, bo przez ostatnie 8 lat nic się tutaj nie działo na tym obiekcie. Tor po prostu był zarośnięty trawą. Odbyło się wielkie mycie krzesełek na stadionie, na które również stawiło się ponad 30 osób i w ulewie, która nas zaskoczyła. Wszyscy działali i nikt po prostu tutaj nie narzekał, a dzięki pomocy tych ludzi, którzy bezinteresownie po prostu zjawili się tutaj, pomogli, zrobiliśmy to. Po prostu zrobiliśmy to, że mogły się dzisiaj te zawody odbyć i myślę, że tutaj dla tych kibiców należą się największe brawa. Jako zawodnik chciałem tutaj podziękować organizatorom za ogrom pracy, za super tor przygotowany dla nas. No i czekamy na kolejne imprezy. Ja tutaj włożyłem naprawdę niewielką, małą cząstkę w porównaniu z tymi kibicami, którzy to robili. O tym wspominał tutaj Krzysztof. Ja z tego miejsca dziękuję w imieniu gospodarza tego obiektu, bo naprawdę tutaj ogrom pracy i serca został włożony przez kibiców i mogę spokojnie powiedzieć, że w ostatnią sobotę lipca zebrała się tutaj grupa wariatów, bo tak to trzeba nazwać. Wzięli sprawy w swoje ręce, najpierw przygotowali tor, później umyli krzesełka, tak jak mówił Krzysztof. No i dzisiaj mogło się dziać. I miejmy nadzieję, że będzie mogło się dziać również w niedalekiej przyszłości, czego Państwu i sobie również życzę. Dziękuję bardzo.